liście do Hebrajczyków, rozdziale 13, wierszu 3 jest powiedziane: pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Przypominam, iż Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale powiedział tak oto: byłem w więzieniu, a nie odwiedzaliście mnie. A kiedy go pytano, kiedy ty byłeś w więzieniu, a on odpowiedział: skoro nie odwiedzaliście moich braci, tych choćby najmniejszych, to tak jakbyście mnie nie odwiedzali. Natomiast w Dziejach Apostolskich jest mowa o tym, że gdy Herod, ten despota, targnął się na Jakuba, ściął go, a potem uwięził Piotra i także zamierzał pozbawić go życia, czytamy, że gdy strzeżono Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. I owej nocy, kiedy Piotr już miał być wyprowadzony, pojawił się anioł, otworzył drzwi więzienia i Piotr mógł wyjść na wolność. Nie wszystkim nam wiadomo, że w wielu krajach fanatyzm religijny, a także władze inspirowane przez fanatyzm uwięziły dziesiątki, a może nawet setki naszych braci i sióstr. Niektórzy z nich nawet postradali życie. Co raz dowiadujemy się, że jakiegoś pastora uwięziono, zabito, co pozostała rodzina, pozostały osierocone dzieci. I tak się dzieje w większości krajów muzułmańskich. Niestety taka jest prawda. Taka jest prawda. I wszystko dzieje się w imieniu religii. Dlatego Biblia nakazuje nam, abyśmy się modlili o takie osoby. Cóż my możemy zrobić w związku z tym, że co niektórzy są więzieni w Iranie, w Iraku, w Pakistanie, w Afganistanie i w wielu, wielu innych krajach. Nic zrobić nie możemy. Są to anonimowi, nieznani bohaterowie wiary. Chcielibyśmy teraz więc wspólnie razem przynieść ich, tak jak pierwszy zbór to robił, we wspólnej modlitwie gorliwie wstawiali się za Piotra i bramy więzienia się otworzyły. Niech Bóg to sprawi, aby bramy więzień, których uwięzieni są nasi współcześni bracia i siostry, się otworzą i niech wyjdą na wolność. Miłość nam to nakazuje, bratnia miłość nam to nakazuje, abyśmy o nich pamiętali w modlitwie. A więc raz jeszcze podnieśmy nasz głos i módlmy się o prześladowanych wierzących ludzi. Kimkolwiek są, gdziekolwiek są, niech dotknie miłosierdzie Boże. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nakazujesz nam w słowie swoim, abyśmy my, cieszący się wolnością, modlili się i pamiętali o więźniach, o braciach Twoich i siostrach Twoich, uwięzionych, skatowanych, zbitych, oddzielonych od małżeństw, oddzielonych od żon, oddzielonych od rodzin. O Panie, i tutaj my w ustroniu, nasz głos, choć tak nieliczny, ale podnosimy ku Tobie i prosimy Ciebie tak, jak tam w pierwszym zborze wołano za Piotrem, tak my wołamy dzisiaj za tymi wszystkimi, którzy są uwięzieni, którzy cierpią, którzy są prześladowani. Panie, modlimy się, aby się Twoja wola ziściła. Prosimy Ciebie, Boże, o litość dla prześladowców, aby się im otworzyły serca, aby, o Boże, skruszona została ich zawziętość, ich nienawiść, aby się im otworzyły oczy, a tym, którzy są uwięzieni, daj łaskę, Panie, aby wyszli na wolność, aby byli świadectwem, że wszystko jest u Ciebie możliwe, że nawet drzwi więźni się otwierają, gdy Ty interweniujesz. Panie Boże, modlimy się o wszystkich uwięzionych w każdym kraju, na wszystkich krańcach ziemi. Dopomóż, Panie, aby objawiła się chwała Twoja, aby objawiła się Twoja moc. Dobry Boże, tak bardzo Ciebie o to prosimy. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchowi nienawiści, duchowi zawziętości nakazujemy, aby odstąpił od tych, których opętał, których związał nienawiścią. Prosimy Ciebie, Panie, aby opuścił ich ten duch nienawiści i aby nie przeciwstawiali się, nie stawali przeciwko temu, tym, którzy są wierzącymi. Panie, aby nie w zawziętości swoich nie zabijali dzieci Twoich. Prosimy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.